Sylwia Sypek, witam i zapraszam na program Pytania i Odpowiedzi. Tym razem mieszkańców Grudziądza postanowiliśmy spytać o to, gdzie w naszym mieście można w wakacje odpocząć. Zapraszam serdecznie. Podejrzewam, że wszędzie można nad Wisłę przejść, można na plantach usiąść, na głównym rynku są parasole. Ogólnie podejrzewam, że jeżeli tak ktoś ma potrzebę, to na pewno znajdzie coś tam. Las Rudnicki jest bardzo fajnym miejscem. Bardzo często jadę właśnie rowerem na wał, gdzie jest postawiony nowy most. I także można naprawdę wypocząć w Grudziądzu świetnie. No można jechać nad jezioro, nad Rudnik, na Tarpinę. No, jest wiele ciekawych pomysłów. Jest basen, jest Rudnik, przepięknie na plaży. Pewno na plaży miejskiej, basen, co jeszcze, nad Wisłą jest ładnie. Ja mieszkam poza Grudziądzem i fajnie jest, fajnie. A jakby pani miała polecić w Grudziądzu, to gdzie warto by odpocząć? Nad Wisłą. Nad Wisłą można, no nie wiem, na plantach tutaj po lewej stronie. A do Rudniki można konkretnie wypocząć. Można i tu na plantach, w zależności jakich to co lubi. Po Flisaka, Wisła, może park, ogród botaniczny. Nie wiem, myślę, że nad Rudnikiem. Myślę, że to. A ma pani już jakieś wakacyjne plany na urlop? Wczoraj przyjechałam tutaj odpoczywać w Grudziądzu. Cudze chwalimy, swego nie znamy. Jak się okazuje, ta maksyma wśród Grudziądzan się nie sprawdza, bo nie tylko wiedzą jak i gdzie wypoczywać w rodzinnym mieście, ale także większość, jeśli planuje spędzić urlop poza Grudziądzem, wybiera kurorty znajdujące się w Polsce. Na Mazury albo nad morze. Wyjeżdżam na Mazury, koło Iławy. Tam mamy taki mały domek rodzinny i po prostu tam się zatrzymujemy, nie? Jak mamy weekendy czy wolny czas. Czyli jednak Polska? Tak, tylko. Polska czy za granicą? Polska na pewno. Na pewno Polska. Czyli raczej Polska. Tak. No, mi już za stare na urlop, pani. Tak na ławeczce posiedzieć w parku tylko. A wyjazd to już nie dla nas. A jakby miała pani do wyboru, Polska czy za granicą? Ja wiem, gdzieś ładnie za granicą, ale to trzeba tłumnić. Bo ja jakoś lubię w Polsce. Kocham Polskę i jest tyle do zwiedzania, że po prostu nie mam czasu na zagranicę. Najpierw muszę tu pozwiedzać wszystko. Wybieram się do Gdyni na parę dni, a w ten piątek jadę na koncert Metaliki. Czyli raczej Polska, jeżeli chodzi o Polskę. Jako takich planów nie mamy, ale chcemy wybrać się na Mazury lub do Łeby nad morze. A jak przy dobrych wiatrach wybierzemy się do Norwegii na jakieś 7 dni do kuzyna. Powiedzcie mi, czemu Polacy tak chętnie wybierają jednak Polskę? Na waszym przykładzie, czemu jednak Polska, czemu Łeba? Łeba? No ja byłem 3 razy, moja dziewczyna niestety nie była. Ale 4 raz też się chętnie wybiorę, więc myślę, że to jest atrakcyjny kurort. Atrakcyjna miejscowość ze względu na Park Narodowy, tak. No, jest tam ciekawie. I kochamy to, co Polskę najpierw. Oczywiście, najpierw tak. Najpierw powinniśmy zwiedzić to, co polskie, to co znamy lub nie znamy, a potem dopiero wybierać się za granicę.